świętujemy dwudziestolecie w Unii Europejskiej. To dwudziestolecie, które rzeczywiście zmieniło bardzo mocno polskie rolnictwo. Co prawda tego typu spotkania, jubileusze, spotkania ku czci, generalnie podkreślają sukcesy i korzyści. Na tym się głównie koncentrowały do tej pory wystąpienia. A nie mówi się o kosztach i problemach, które w tym czasie były, a niewątpliwie w polskim rolnictwie również i zapłaciliśmy wiele kosztów, często nieuzasadnionych. Zapłaciliśmy również i frycowe. Symbolem przemian w rolnictwie, które są ogromne, są nowoczesne traktory. Ale gdyby w latach 90. nie zlikwidowano Ursusa, to pewnie i ten Ursus by wyglądał w tej chwili jak John Deere. Proszę Państwa, zmiany techniczne i technologiczne, które rzeczywiście usprawniły nasze rolnictwo, zwiększyły jego konkurencyjność, zwiększyły jego możliwości wykorzystania również atutów, jakie to rolnictwo ma, są dostrzegalne i nie ma co o tym specjalnie mówić. Wiktor wspomniał wtedy, kiedy kierowaliśmy w 2003 roku w czasie referendum, kierowaliśmy izbami rolniczymi, najważniejszą polską organizacją. Wyjątkowej odwagi z naszej strony wymagało wezwanie rolników do głosowania za Unią Europejską. Wszyscy inni ustawili się w zgodzie z sumieniem albo nie brać udziału. My ze względu na sytuację geopolityczną, nie ze względu na przekonanie, że Unia Europejska jest panaceum na rozwiązanie wszystkich naszych problemów, wezwaliśmy rolników, żeby głosowali za Unią Europejską. I myślę, że możemy być z tego zadowoleni, bo suma, bilans naszego wejścia, również i tych kosztów, które często przez niezrozumienie przepisów unijnych albo nadmierną gorliwość sami sobie zafundowaliśmy, ten bilans jest korzystny. Polskie rolnictwo zmieniło się, jest rolnictwem niewątpliwie nowoczesnym, ale problemy pojawiły się, oprócz starych doszły nowe. Polskie rolnictwo jest specyficzne i nie godzę się z twierdzeniem, że paradygmatem czy tym jedynym celem, do którego powinniśmy dążyć, jest powiększanie skali gospodarstw i koncentracja produkcji. To nie jest wyjście dla takich krajów jak Polska. W wielu krajach europejskich rolnictwo jest jeszcze bardziej rozdrobnione niż u nas i nikt z tego nie robi żadnego wielkiego problemu. Chodzi o to, żeby to rolnictwo wypełniało swoje funkcje z jednej strony produkcyjnej, czynią to gospodarstwa towarowe, ale również rodziny mieszkające na wsi mają ważną rolę w budowaniu i tożsamości, ale również i żywotności społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich. To, co nas przekonało i wtedy również rolników przekonywaliśmy, to jest to, że redystrybucja polskiej składki narodowej czy środków unijnych dla rolnictwa będzie większa niż możliwości państwa wtedy wsparcia rolnictwa. Z marnym budżetem, z rozwaloną gospodarką, z problemami transformacji ustrojowej, nigdy państwo polskie nie byłoby w stanie wtedy tyle pomóc rolnictwu, co poprzez redystrybucję, chociaż też na gorszych zasadach, bo przecież chodziliśmy na zasadach nierównoprawnych, nierównomiernych czy równoważnych w stosunku do rolnictwa Europy Zachodniej. Ale zrobiliśmy bardzo dużo i to rolnictwo jest rzeczywiście rolnictwem nowoczesnym, może jednym z bardziej nowoczesnych w Europie, również z faktu naturalnego, że ten, który inwestuje ostatni, ten ma najnowszą i technologię i jest jakby technologicznie najbardziej rozwinięty. Unia Europejska podlega rozlicznym konfliktom, problemom, nie czas by o tym mówić. Było pytanie, czego my byśmy oczekiwali w następnych latach od Unii Europejskiej. Ano tego, żeby utrzymała wysoki potencjał rolnictwa europejskiego i wykorzystała te zasoby również po to, żeby żywić to głodne, umierające z głodu południe. Nie żeby redukowała swoje rolnictwo. Ono będzie podlegało różnym zmianom, będzie podlegało innowacyjności. To jest naturalne. Trzeba jak najbardziej z tego korzystać, z wiedzy naukowej, z rozwiązań, których kiedyś w ogóle nawet się nie domyślaliśmy, ale nie wolno niszczyć rolnictwa w imię jakichś bałamutnych założeń, że rolnictwo jest szkodliwe dla klimatu, że rolnictwo jest właściwie zakałą na kuli ziemskiej. To europejskie rolnictwo, również z faktu historii Europy, chrześcijaństwa europejskiego, powinno być spichlerzem świata, tym, który będzie pomagał również głodującym na świecie. I w związku z tym, jeżeli tak byśmy zdefiniowali cele rolnictwa europejskiego, to będzie miejsce
i dla rolników mniejszych, i dla większych, i dla towarowych, i będziemy spokojnie mogli myśleć o przyszłości rolnictwa w Europie. Oczywiście rolnicy rozumieją również wymagania rynkowe. Rozumieją, że trzeba produkować to, czego rynek potrzebuje, ale nie jest optymalnym rynkiem rynek oparty o sieci handlowe czy potężne oligarchiczne gospodarstwa ukraińskie czy brazylijskie.